spotkaniu miłośników motoryzacji mamy dzisiaj przedstawicieli Straży Miejskiej, którzy opowiedzą nam o bezpieczeństwie. O proszę, bezpieczeństwo, bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Przede wszystkim, główny temat. To jest nasz główny temat oraz o sygnałach alarmowych, jeżeli pozwolicie oczywiście. No, oczywiście. Taki temat dosyć chyba teraz potrzebny, aktualny. Dobrze, także bardzo prosimy. A pomoże. Jeszcze raz, dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jarosław Kozina, jestem strażnikiem Straży Miejskiej. W chwilę to jest mój kolega Wojciech Rękosiewicz, również jest strażnikiem naszej Straży Miejskiej. W chwilę Wojciech zajmuje się generalnie wykroczeniami. Jeżeli pan będzie interesował ruch drogowy, to właśnie Wojciech jest specjalistą, chyba myślę, że jednym z najlepszych tutaj w mieście, dotyczących spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Także pod kątem prawnym. Pod kątem prawnym oczywiście. Oczywiście też to, co kolega powiedział, ruch drogowy jak najbardziej, ale takie już zagadnienia bardziej prawne, tym bardziej, że ja tym się w sądzie zajmuję od 20 paru lat, także jeżeli Państwo macie jakieś pytania w tym kierunku, będę, ale też z innych dziedzin, które Was interesują, bo to niekoniecznie akurat wprawdzie jest temat dzisiejszej rozmowy naszej, będzie dotyczył bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no, ale jeżeli będziecie mieli Państwo pytania tam dotyczące czegoś innego, jakiejś innej dziedziny życia i będziemy mogli Wam w jakiejś tam części pomóc, rozwiązać jakiś dylemat, to służymy naszą informacją. Kolega zacznie, on jest specjalistą właśnie od prelekcji, od ruchu drogowego. Od dłuższego czasu bierze udział w różnych takich szkoleniach, też kwestiach dotyczących informowania wprawdzie dzieci, bo często jest gościem w przedszkolach i w szkołach. Generalnie skupiamy się na edukacji młodzieży, tych dzieci małych, bo to od nich się zaczyna, jak to się mówi, czymś krótka za młodu nasiąknie, prawda? I tak dalej, więc chodzi o to, żeby już od małego te wszystkie prawidłowe nawyki ruchu drogowego przyswajać sobie. Jesteście Państwo uczestnikami ruchu drogowego, jako piesi też i jako kierowcy. Sami wiecie, jak wygląda dzisiaj sytuacja na drogach, jakie są zagrożenia, jaka jest kwestia poszanowania do przepisów ruchu drogowego. Także wszystkich wątpliwościach będzie właśnie informował kolega. Dobrze, słuchajcie Pani, jeżeli pozwolicie, rozpoczniemy od sygnałów alarmowych. Tak? To jest dźwięk modulowany przez 3 minuty. Ja nie robiłem tego przez 3 minuty, żeby mam tutaj nie. Przepisy są dla ludzi, którzy mają je przestrzegać. Dla tych, co mają dobrą wolę do stosowania prawa. Dla tych, którzy dbają o bezpieczeństwo innych. No, jest taka święta zasada, jeżeli chodzi o ruch drogowy, że nie wszystkie sytuacje da się przewidzieć, prawda? Ruch jest, pamiętacie Państwo, co było 10, 20, 30 lat temu, jaki był kiedyś ruch, ile jaki jest dzisiaj. Dla kierowców było tutaj ważne kilka spraw, szczególnie spraw poruszania się po terenach zabudowanych, po terenach wyłączonych z ruchu, na drogach wewnętrznych i związane szczególnie z parkowaniem, bo to są sprawy, Piła jest miejscem pod tym względem bardzo specyficznym, bardzo mało miejsc do parkowania i ludzie znając tę sprawę wykorzystują każdy skrawek terenu, na którym można stanąć i zaparkować. Nie zawsze wiąże się to ze zdrowym rozsądkiem. Tutaj Pan Wojciech powiedział, że jeżeli nie wiadomo, jak postępować, to należy się kierować zdrowym rozsądkiem. No, chciałam podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. No, muszę powiedzieć, że bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy. O tych alarmach, jak to Pan mówił? O sygnałach alarmowych, tak? Które są w 21 miejscach w Pile zainstalowane, żeby ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Pan nam przedstawił bardzo ładnie tutaj aspekty prawne różnych wykroczeń drogowych sytuacji. Także no, bardzo, bardzo owocne spotkanie i cieszymy się, że panowie zechcieli nam tutaj przedstawić i jesteśmy doinformowani. Ja jako rowerzystka też szczególnie. Też było bardzo miło z Państwem rozmawiać i zawsze jesteśmy chętni, jeżeli tylko będziecie mieli taką potrzebę, żeby czegoś się dowiedzieć więcej od nas, to proszę bardzo, nie stoi na przeszkodzie. Umówić się z komendantem i służymy naszą wiedzą, jeżeli tylko będziemy umieli pomóc. Bo chcielibyśmy tylko podziękować Panu. Mamy tutaj, ja tu mówię do Panu. Tak. Takie tutaj mamy, takie to drobiazgi, tak, z znakiem.
dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszamy. No, do miłego, do miłego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo fajnie. Dzięki.